Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach ma ciekawe propozycje m.in. dla seniorów oraz uchodźców z Ukrainy. Oto dwie z nich. Cały czas działamy i teraz od września rozpoczynamy działania w klubie seniora. Są to działania w ramach projektu Parasol i tutaj seniorzy z gminy Słubice będą mogli cyklicznie uczęszczać na zajęcia tutaj w Collegium Polonicum i przeróżne tematy chcemy zaproponować w tym roku, od spotkań z dietetykiem, po zajęcia przyrodnicze, muzykoterapię. Więc zapraszamy wszystkie starsze osoby, które chciałyby miło spędzić czas tutaj na zajęcia do Collegium Polonicum. Zapisy u nas w biurze fundacji, a dodatkowo dostaliśmy informację, że mamy możliwość rozszerzenia grupy docelowej, czyli oprócz osób starszych mogą na te działania uczęszczać również osoby z Ukrainy. Zapraszamy serdecznie. Mamy kolejne działania tutaj w ramach działalności gospodarczej naszej fundacji. Realizujemy kursy językowe. Jest to angielski, niemiecki i język polski jako obcy. Są to kursy dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo, więc zajęcia są popołudniami. Zaczynamy już we wrześniu, więc są to kursy płatne, z których pieniądze idą na cele statutowe naszej fundacji. I to warto podkreślić, ponieważ te pieniądze wracają do lokalnej społeczności, bo w ramach tych środków możemy później realizować różne pikniki, festyny, czy po prostu jako wkład własny do projektów. I zapraszamy do naszego biura codziennie od godziny 8 do godziny 15. Można się kontaktować i zapisy też u nas w fundacji. Niebawem w progi Fundacji na rzecz Collegium Polonicum zawitamy ponownie, ponieważ we wrześniu fundacja będzie organizatorem oraz współorganizatorem kolejnych ciekawych wydarzeń.